drugi dzień świąt wielkanocnych. Popularnie kojarzony jest w naszej kulturze z dyngusem śmigusem. Jeżeli chodzi o dyngusa, to bardzo mocno przeszkadzają mi dwa takie przejawy. Jeden to jest no, taki agresywny i chuligański aspekt, kiedy po prostu krzywdzi się ludzi, oblewając ich bardzo mocno wodą. A drugi to jest, też nie lubię go bardzo, jak gdzieś tam się idzie i wyciągają te perfumy, jakieś dezodoranty, potem 500 różnych zapachów na mnie się zwala i człowiek śmierdzi niesamowicie gorzej jak gnojówką, przepraszam, ale po prostu nie lubię tego. Aczkolwiek sam zwyczaj polewania wodą, woda jest która takim symbolem życia, to oblanie to wodą całkiem fajne, jeżeli tylko to nie krzywdzi kogoś, to jak najbardziej. Jest taka legenda, że ten zwyczaj, legenda tłumacząca ten zwyczaj dyngusowy, że właśnie po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, kiedy się okazało, że grób jest pusty, to tak wiele ludzi się tam zgromadziło, tak wiele ludzi tam przyszło, że trzeba ich było po prostu rozganiać wodą. To taka legenda, taka przypowiastka do zwyczaju dyngusowego. Ale wydaje mi się, że no właśnie, że dla nas już dzisiaj to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie robi takiego wrażenia. Na drugi dzień świąt wielkanocnych Ewangelia daje nam piękny ten obraz, kiedy kobiety przychodzą do grobu i tam nie do końca rozumiem, bo tam jest mowa, że kiedy one przyszły do grobu, to z jednej strony one były pełne bojaźni, ale z drugiej strony pełne radości. Nie bardzo sobie to potrafię wyobrazić, jak można się bać, a równocześnie radować. To jest takie trochę dziwne. Chociaż przypominam sobie, jak byłem dzieckiem i ktoś tam jak przebierał się, mama czy ktoś inny przebierał się za Mikołaja i przychodził, żeby dać prezenty, to z jednej strony człowiek się bał, ale z drugiej strony no, wiedział, że zaraz dostanie jakąś zabawkę, że będzie się radował. Czyli z jednej strony człowiek się cieszył, a z drugiej strony się człowiek obawiał. Śmierci jako chrześcijanie no, też się boimy, bo jest ona nieznana dla nas, to nieznane zjawisko i gdzieś tam jesteśmy pełni obaw, a z drugiej strony wiemy, że przecież ta śmierć prowadzi nas, tak jak Pan Jezus nas zapewnia, do pełnej radości, do pełnego szczęścia, do Królestwa Bożego, więc związana jest z radością. No to chyba coś takiego. Ale tam w Ewangelii, którą daje nam Kościół na drugi dzień świąt wielkanocnych, tam jest bardzo piękny obraz, bo kiedy kobiety doświadczają zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, kiedy On do nich przychodzi, ten zmartwychwstały, to one padły Mu właśnie do nóg, a Pan Jezus mówi, nie bójcie się. No, skoro dopadły do Jego nóg, no to one się nie bały w tym znaczeniu, że boją się ducha, bo mogły sobie wyobrażać, że Pan Jezus to nie jest ten zmartwychwstały, przemieniony. One nie rozumiały teologii, mogły uważać, że to jest duch, który im się objawił. A jednak, skoro przypadły do Niego, to nie pouciekały z wrzaskiem, to się Go nie boją. A Pan Jezus mówi, nie bójcie się. O co Panu Jezusowi chodzi z tym, nie bójcie się, idźcie do moich uczniów i oznajmijcie im no, to, co widziały, żeby dały świadectwo o zmartwychwstaniu. Tak do tych kobiet, jak do każdego z nas Pan Jezus mówi, nie bójcie się. Czego? Ano nie bójcie się być moimi właśnie uczniami. Nie bójcie się tego, aby dać świadectwo o moim zmartwychwstaniu, o tym, kim naprawdę jestem. Bo zobaczcie, jak my się bardzo często boimy. Świętujemy pięknie, śpiewamy Alleluja, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Kiełbasy nakupimy, żurku nagotujemy, świętujemy, gości spraszamy. Ale potem, kiedy przychodzi do konfrontacji, kiedy spotykamy się ze znajomymi, to jakże bardzo trudno jest nam mówić o wierze, mówić o Jezusie Chrystusie, o Królestwie Bożym, jakże trudno jest nam mówić o swoich doznaniach, o swoich świadectwach. Zobaczcie, że przecież jako chrześcijanie nie rozmawiamy o Chrystusie tak na co dzień, w kolejce, w autobusie, w pracy, przy śniadaniu, spotykając się na kawę, żeby poplotkować. Unikamy tych tematów, bo dla nas jest to obciachem. I to jest niedobre. I trzeba, żebyśmy wtedy tym bardziej usłyszeli, nie bój się, bądź moim świadkiem, bądź świadkiem zmartwychwstania. To ogromna zachęta, ale to naprawdę trzeba w to wejść, żeby zrozumieć i stać się takim właśnie uczniem. Spróbuję.